Cześć, dzień dobry. To jest odcinek dla maturzystów. Pomyślałam, że skoro nagrywam dla osób młodych, to zadbam o luz i swobodę, dlatego nagrywam na sofie, a nie na tle książek. Jak zapewne wiecie, już rok temu przygotowałam cykl dla maturzystów. W nim opowiedziałam o takich zagadnieniach językowych, które mogą pojawić się na maturze ustnej. Dostałam mnóstwo wiadomości od zeszłorocznych maturzystów, w których pisali, że dzięki mnie zdali ten egzamin, bo akurat trafili na zagadnienia językowe i dzięki mnie wiedzieli, co powiedzieć, inaczej mieliby pustkę w głowie. No a tak poszli jak burza. I to jest miód na moje serce, naprawdę. Natomiast w tym roku pomyślałam, że sprzedam Wam kilka trików dotyczących tego, jak dobrze wypaść na ustnym egzaminie. Jak mówić, jak się zaprezentować, jak gestykulować i tym podobne. To co? Zaczynamy! Myślę, że na początku warto w domu poćwiczyć, jakby to powiedzieć, wyczucie upływającego czasu. A możecie to zrobić w ten sposób, że siadacie sobie, zamykacie oczy i staracie się je mieć zamknięte przez minutę. Wcześniej ustawiacie stoper, by po otwarciu oczu wiedzieć, ile rzeczywiście czasu upłynęło. I ta umiejętność, to wyczucie pozwoli Wam już na egzaminie zmieścić się w tych 10 minutach, bo chyba macie 10 minut właśnie, na swoją wypowiedź. Do tego warto poćwiczyć tempo wypowiedzi, żebyście wiedzieli już na egzaminie, jak szybko, czy też jak wolno musicie mówić, żebyście się zmieścili w tych 10 minutach. Ale o tym już mówiłam rok temu. Kilka tygodni albo nawet dni przed egzaminem warto poćwiczyć przed lustrem. Warto sprawdzić, jak wyglądamy, kiedy mówimy i jak gestykulujemy. Bo gesty są bardzo ważne. One przede wszystkim powinny podkreślać to, co w Waszej wypowiedzi jest najistotniejsze. Nie mogą być za bardzo przesadzone, takie jakieś duże. One nawet nie mogą przypominać tego, co zazwyczaj obserwujecie na moim kanale, dlatego że ja bardzo przesadzam, ale to wszystko po to, żeby Wam wytłumaczyć, jak to jest z tym dopełniaczem, z tym biernikiem. Rozumiecie, o co chodzi? Natomiast na egzaminie trzeba się zachowywać nieco inaczej, trzeba być spokojnym, stonowanym, no ale też trzeba zachowywać się swobodnie. Darujcie sobie tego typu koszyki czy inne pozy. Możecie też wziąć do ręki długopis, ja akurat mam tutaj błyszczyk, ale długopis, jeżeli przeszkadza Wam to, że nie wiecie, co zrobić z rękami. Myślę, że taki długopis powinien wyglądać dość dobrze, a też może Wam pomóc. Dzień, w którym zdajecie egzamin, zaczynacie od rozciągania się. Najpierw przeciągacie się w łóżku, robiąc coś takiego, potem wstajecie i rozciągacie całe ciało. Jeśli zaś chodzi o rozluźnianie samego aparatu mowy, to można zacząć od czegoś takiego. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U i coraz szybciej i szybciej. Wargi możecie rozluźnić w ten sposób. Wargi możecie też rozluźnić, robiąc najpierw dzióbek, potem rybkę. Tyle, że żuchwa musi być nieruchoma, a ruch wykonujecie właśnie wargami. Spójrzcie. Język możecie poćwiczyć w ten sposób, że otwieracie buzię, a potem przesuwacie językiem od zębów do gardła i z powrotem. Tak. Z 15 razy. Dzięki temu język jest bardziej sprężysty i nadąża za ruchami, jakie wykonuje buzia. No i co? Jesteście rozluźnieni. Zadbajcie też o jedzenie, o pożywne śniadanie. Zjedzcie jakąś owsiankę, wypijcie koktajl, shake, no i pijcie dużo wody. A jeśli w domu niczego nie przełkniecie, bo jesteście tak zestresowani, to weźcie coś ze sobą. Na przykład owoce pokrojone w kostkę, żebyście choć trochę chapsnęli. Albo warzywa pokrojone w słupki, baton jakiś pożywny. To Wam bardzo pomoże. No i oczywiście woda. Pijcie dużo wody. Teraz przejdę do rzeczy banalnej, ale bardzo ważnej. Chodzi o wygląd. Musicie wyglądać schludnie. Wasze ubranie musi być czyste i wyprasowane. Buty tak samo, czyste. No, nie wyprasowane, ale czyste.
Jeśli chodzi o dziewczęta, to lepiej, żeby zrezygnowały z mocnego makijażu, bo to rozprasza. Takie rzęsy wielkie, jakieś jaskrawe kolory na powiekach, szmina czerwona, to odpada. Lepiej wykonać bardzo delikatny makijaż, taki delikatnie podkreślający Wasze atuty i kryjący Wasze niedoskonałości. Lepiej też zrezygnować z tipsów takich wielkich, jeszcze w jaskrawych kolorach, bo to się może skończyć tym, że komisja będzie patrzeć tylko na te tipsy i nie skupi się na tym, co mówicie. No to po co Wam takie komedie? Jeśli chodzi o sukienkę albo spódnicę, to lepiej, żeby ona była dłuższa niż krótsza. I mówię to z własnego doświadczenia, bo kiedy zdawałam egzamin doktorancki, na studia doktoranckie, to wystąpiłam w dość krótkiej spódnicy. Gdy założyłam nogę na nogę, to wyszedł mi spod spódnicy taki element rajstop, który modeluje, jest ciemniejszy i taki ozdobny trochę. Trochę wygląda jak pończocha. Góra pończochy. Wiecie, o jaki element chodzi. No i kiedy zauważyłam, że coś takiego się wydarzyło, było mi tak wstyd, bo bałam się, że komisja też to zauważyła i co ona sobie o mnie pomyślała. No stresu było niepotrzebnie więcej, więc przestrzegam, bo nie ma sensu się w ten sposób denerwować. Jeśli zaś chodzi o szpilki, to też lepiej z nich zrezygnować. Dziewczęta, ja wiem, że i poślad lepiej wygląda, i łyda lepiej wygląda, ale na maturze nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście się czuły swobodnie, bezpiecznie, stabilnie, a nie o to, żebyście się wyłożyły wchodząc do sali, w której macie egzamin, bo naprawdę w stresie może do tego dojść. Pamiętajcie o miłym, serdecznym, pozytywnym nastawieniu. Wchodzicie do sali i mówicie z uśmiechem, wyraźnie, dzień dobry, a nie tam jakieś pod nosem, dzień dobry, gdzie mam usiąść? No i też nie mówcie niczego złego na początku. Nie mówcie czegoś w stylu, ale się naczekałam, strasznie długo komisja trzyma uczniów. Myślałam, że się już nie doczekam, no naprawdę. Zestresowałam się. Nie, tak nie mówcie. Miejcie pozytywne nastawienie, uśmiech, a komisja to odwzajemni. Oddech. Pamiętajcie o oddechu, żeby wziąć go przed i w trakcie wypowiedzi. Bo jeśli tego nie zrobicie, to złapiecie zadyszkę. Oczywiście czasem jest tak, że kiedy bierzecie oddech, to zapada cisza. Ale niech ona sobie trwa. Cisza to nic złego. Nawet wręcz przeciwnie. Cisza może nadać głębi Waszej wypowiedzi i spowodować, że komisja pomyśli, o, tutaj ten uczeń tak zbiera, układa sobie w głowie, co ma powiedzieć. No tak sensownie podchodzi do egzaminu. Spoko. Nie bierzcie komisji na litość. Nie mówcie czegoś w stylu, ale się zestresowałam. No ja jestem taka zestresowana. Bardzo się stresuję, widać, że się stresuję. No nie, no ja chyba nie dam rady. Oficjalnie jesteście dorosłymi ludźmi, więc powinniście do tego egzaminu podejść jak dorośli ludzie. Oczywiście może się przydarzyć prawdziwy kryzys i wtedy rolą komisji jest to, żeby Wam pomóc. Pamiętajcie, że komisja jest do ucznia nastawiona życzliwie i jej też zależy na tym, żeby każdy dobrze zdał. Więc powinna tutaj Was wesprzeć. Usiądźcie na krześle pewnie. Nie na krawędzi, nie zwinięci w kłębek, tylko pewnie i wygodnie. Kiedy już mówicie, nie patrzycie w sufit, mówiąc, ani też nie patrzycie w podłogę. Jeżeli się stresujecie patrzeniem w oczy komisji, to możecie patrzeć na czubek głowy osoby z komisji albo na ten punkt na czole między oczami. Wtedy ta osoba ma wrażenie, że patrzycie jej w oczy, ale tego nie robicie. I to Was może uchronić przed stresującymi sytuacjami, bo czasem ktoś z komisji krzywo się popatrzy albo zrobi jakiś dziwny ruch i wtedy się stresujecie niepotrzebnie. Dlatego te dwa punkty są najbezpieczniejsze. Jak rozpocząć wypowiedź? Można na przykład tak. Szanowna komisjo, moim zadaniem jest dziś rozważenie, tu pada temat, dlatego pragnę podkreślić, że ta kwestia poruszana była w sztuce czy kulturze od wielu wieków. Albo wylosowany przeze mnie temat porusza problem, pada problem i odnosi się do obrazu, artykułu, fragmentu.
Po zanalizowaniu tego fragmentu jestem przekonana, że i tu pada teza. Można też zacząć w ten sposób, że na początku pada teza, a potem mówimy coś takiego. Powyższe zdanie przyjmę za myśl przewodnią moich rozważań. Albo główną myślą mojej wypowiedzi uczynię zdanie. I tu pada teza. Starajcie się unikać powtórzeń typu jakby, po prostu, normalnie, naprawdę. Wiem, że trudno nad tym zapanować, ale oddech, spokój i do przodu. Aż się zaplułam. Nie mieszajcie stylu wypowiedzi na przykład w ten sposób. Powyższy fragment omawianej przeze mnie powieści świadczy o tym, że główna bohaterka była straszną wywłoką. Jeśli się zatniecie, nic się złego nie stanie. Zachowajcie spokój. Nie róbcie tak jak ja podczas konkursu recytatorskiego, w którym wzięłam udział mając 12 lat. Po prostu zapomniałam tekstu i w pewnym momencie wykonałam taki gest. No i zaczęłam się drapać po głowie. Tak nie róbcie. Nie mówcie też o cholercia. Zacięłam się. No niech to szlak. Nie, no ja teraz nie dam rady. Nie róbcie tak. Nie mówcie czegoś takiego. Oddech, spokój, dajcie sobie czas na zebranie myśli i nie bójcie się ciszy. Raczej nie zakładajcie, że coś jest banałem. Ja popełniłam ten błąd podczas matury pisemnej, bo w omawianym fragmencie coś przypomniało mi motyw Teatru Mundi, ale pomyślałam, że to jest właśnie banał, to jest za proste, więc dam sobie z tym spokój. Oczywiście potem okazało się, że za to był punkt. Tak samo jeśli chodzi o Was. Nawet gdy coś Wam się wydaje banalne, to mówcie o tym, bo być może z perspektywy komisji to jest istotne. I tak samo, gdy przygotowujecie się do wypowiedzi ustnej, chyba macie na to 15 minut, to wypisujcie sobie pierwsze skojarzenia, nawet te banalne. Jeśli macie obraz albo wiersz, wypisujcie właśnie te pierwsze myśli, bo właśnie z nich może się wykluć istota całego zagadnienia. To jest bardzo przydatna metoda, polecam. Jeśli używacie przykładów z kultury, to lepiej sięgać po przykłady z kultury wysokiej. I tutaj znowu pojawia się temat mojego kanału. Ja w tym zeszłorocznym cyklu, link do niego będzie w opisie pod filmem, opowiedziałam o tym, jak w elegancki i taki ładny sposób można nawiązać do mojego kanału, do mojej działalności i do mojej osoby. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o inne przykłady, to lepiej sięgać po przykłady z kultury wysokiej, bo jest to wybór bezpieczniejszy, no i też świadczy o nas, o naszej wiedzy. A zakończyć naszą wypowiedź możemy w ten sposób. Swoją wypowiedź pragnę zakończyć następującym podsumowaniem. Pozwolę sobie teraz zebrać uwagi końcowe. Na samym końcu warto powiedzieć dziękuję, żeby komisja miała pewność, że zakończyliście swoją wypowiedź i przyszedł czas na rozmowę. A wychodząc z sali, warto powiedzieć do widzenia, do zobaczenia. Niby to banał, ale nie dla wszystkich jest to oczywiste. A kończąc już swoją wypowiedź, chciałabym Wam polecić kanał Wiedza z Wami, ponieważ sama korzystałam z tego kanału, tworząc ten odcinek. Ten kanał prowadzi nauczycielka języka polskiego, która doskonale zna zagadnienia związane z maturą ustną i pisemną. Warto tam zaglądać, żeby wiedza była z Wami. A ja już się żegnam razem z teamem Play. Życzę powodzenia, trzymam kciuki. Będzie dobrze. To teraz suchar, bardzo dobry, pasujący, elegancki. Leci tak. Co mówi wredny polonista do swojego kolegi, nauczyciela języka angielskiego, gdy ten zapomni okularów? Ty oksymoronie.